Gdy szukamy dla słowa święty jakiegoś synonimu, wówczas najbliższy znaczeniowo termin, jaki się nam nasuwa, to słowo dobry, doskonale dobry. Wydaje się więc, że świętość odsyła nas wprost do moralności. Czy tak jest w istocie? Czy zachowanie świętych jest zawsze moralne? Czy pamiętacie tę niezwykłą gwałtowność, z jaką Chrystus występował przeciwko panującej w jego czasach moralności faryzyjskiej? Czy nie jest tak, że świętość bywa głęboko amoralna? To pierwszy zestaw zagadnień do przedyskutowania. Drugi podsunął mi Rudolf Otto. W książce poświęconej świętości zwraca się do tych, którzy jej nie doznali, aby już dalej jego książki nie czytali, żeby ją odłożyli i wzięli do ręki jakąś powieść. Kuriozalne. Niby dlaczego? Czy wiedza o sprawach świętych to własność tych, co zżyci są z nimi na amen? Chciałem dowiedzieć się od panów, czy istnieje jakieś takie wspólne rozumienie świętości, wspólne wszystkim religiom, czy też jest zupełnie przeciwnie i każda religia ma swoje własne wyobrażenie na temat świętości. Warto się tutaj odnieść do Rudolfa Otto, postaci chyba wszystkim religiom bliskiej, oczywiście do znalezienia tych podstawowych pojęć, jak mysterium tremendum, mysterium fascinosum, elementu tabu, bo jest to chyba ciągle aktualne i rozpoznawalne. Ten stan i lęku, i zachwytu, i pewnej bezradności w tym zachwycie, czyli tabu, to sądzę, że w tych wszystkich przeżyciach, elementach świętości istnieje. Stary Testament świętość odnosi do Boga Stwórcy. Nowy Testament z kolei uczłowieczył świętość, bo poprzez to, że Syn Boży przyjmuje postać ludzką, Bóg staje się człowiekiem, ta relacja jest przystępna dla ludzi. W Starym Testamencie nie wolno przedstawiać oblicza. Obecność Jezusa Chrystusa jakby to łamie. Świętość jest manifestacją porządku, który się kryje poza postacią zjawisk. Że jest ujawnieniem tego, co mierzy, a nie jest mierzone. Tego czegoś, co się nie relatywizuje do zmienności, którą wprowadza życie, dziejowość. To wszystko, co trwa. Także kluczowy mi się wydaje taki epifanijny element świętości. Przez niego coś widać. Bo w istocie, jak się zastanowić nad Betlejem, po tym pomoście świętość zeszła na ziemię i na niej zamieszkała. Oczywiście nie we wszystkich, ale stała się czymś w zasięgu możliwości. Ze świętością mam pewien problem. Przyglądałem się oczywiście świętości, przyglądałem się świętym, bo wydawało mi się, że znalezienie świętości w człowieku będzie znalezieniem jakiegoś śladu transcendencji. Wyobrażałem sobie świętość jako pewien taki gigantyczny wysiłek przekroczenia ludzkiej kondycji, transcendencji siebie, czy bardzo głębokiej duchowej przemiany. No ale muszę powiedzieć, że moja przygoda ze świętością skończyła się jednak dosyć sporym rozczarowaniem. Nie znalazłem tej metanoi. Czegoś nie zrozumiałem. Jest pan tłumaczem, jakby nie patrzeć, kapitalnego dla duchowej kultury wschodniego chrześcijaństwa pracy Stołb i utwierdzenie istyny, prawda, Pawła Foryńskiego. No co, to chce pan powiedzieć, że to jest jeszcze jedna książka taka jak inne? A pan profesor chciałby powiedzieć, że? Że nie jest. Jak inne. Moja przygoda ze świętością utwierdza mnie w przekonaniu, że nie istnieje metanoia. Jeszcze byłem wtedy poszukującym ateistą. Szukałem tam jakiegoś znaku transcendencji, ale przyznam szczerze, że nie znalazłem. Czym jest świętość w przestrzeni publicznej? Czy świętość, która wypełnia tę przestrzeń, nie znosi jej w jakiś sposób? Tylko, że to pytanie należałoby jeszcze uszczegółowić. Czy chodzi o taką świętość religijną w przestrzeni publicznej, czy chodzi o to, czy współczesna przestrzeń publiczna, na przykład tak jak ją pojmuje Jürgen Habermas, wytwarza pewne przestrzenie, które można by zinterpretować jako świętość, jakieś ideały. Od którego pytania by pan wolał? No wydaje mi się, że oba są ciekawe, ale chyba drugie mogłoby być bardziej prowokujące nas. Zamieniam się w słuch. Niech pan prowokuje. Do myślenia. Pytanie, kim byłby taki świecki święty w nowoczesnej przestrzeni publicznej? Czy to byłby ten idealny obywatel, który idealnie chodzi na wybory? Czy to byłby
idealnie wsłuchujący się w głos sąsiadów, lokalnej społeczności, jakiś udzielający się samorządowo obywatel lokalny, że tak powiem. Czyli, ale no, to jakieś niemieckie wyobrażenie o raju. No, mówimy jednak o jakimś modelu Habermasa, więc tutaj trudno się od niemieckiego wyobrażenia urwać. Być może właśnie to jest ten moment tej publicznej, świeckiej świętości, kiedy ten obywatel w pewnym momencie ma odwagę powiedzieć nie. Ale dla mnie to jest za szerokie rozumienie. Ale właśnie, bo mnie interesuje, to nie potrafię połączyć ja też świętości z tym, co w zasadzie jest obywatelskim obowiązkiem. Pan, wydaje mi się, dokonuje jakiejś takiej ekwiwokacji na pojęciach, to znaczy coś, co po prostu należy określić jako postawę obywatelską, pan stosuje do tego zupełnie inną pojęciowość. No, ja nie jestem wielkim amatorem takich ekwiwokacji, ale może panowie. Te rzeczywistości idą pod rękę i spierają się bardzo mocno. Przestrzeń publiczna, jeśli w niej ma być coś trwałego, coś, co przekracza konsensus, musi odwoływać się do jakiegoś porządku, który go przekracza. To jest oczywiście szalenie ryzykowna gra, bo jeśli coś przekracza logikę porządku, w którym żyją ludzie, to coś też może ją podważać, może tę rzeczywistość rozszczelniać. Warunkowanie i rozszczelnianie równoczesne jest tym samym. I tak samo jest ze świętością. Świętość zawsze przekracza porządek polityczny. Królestwo moje nie jest z tego świata. Jeżeli by było, to słudzy moi biliby się o mnie. Więc mi się wydaje, że to oddaje jednak świętość. Czym jest świętość w tym świecie? Patrząc chociażby na historię tych świętych, którzy przeciwstawili się władze, było ich jednak niemało w ciągu wieków, no to widać wyraźnie, że tutaj raczej mamy do czynienia nie tyle ze wspieraniem, to jest może taki ideał, który byłby pożądany, tak? Jak najbardziej on gdzieś miejsce ma, ale z konfliktem. Z konfliktem, który wydaje się będzie chyba nieunikniony, patrząc na naszą współczesność, on jest jednak nieunikniony. Mahatma Gandhi przez Hindusów uznawany jest za świętego. Natomiast Jerzy Nowosielski, który był dosyć głęboko zanurzony w teologię prawosławną, widział w tym szataństwo. On zupełnie inaczej to oceniał. Uważał, że przez jego działanie mnóstwo osób poniosło śmierć i widział w tym zupełnie coś odwrotnego. To proszę mi powiedzieć w takim razie, czy ktoś jest szczególnie predestynowany do świętości? Myślę, że wszyscy. Wszyscy. To jest tak jak z wiarą. Wiara jest wezwaniem Boga. Nasza odpowiedź dopiero nas do tego usprawnia. Mm-hmm. I ze świętością jest tak samo. To inne jeszcze pytanie, czy świętość można poprawiać? Jest coś takiego jak kulturowa korekta świętości. Że tak jak w XIX, XX wieku przedstawiano świętego, zresztą na tych obrazkach, jako tego, który jest zdyscyplinowany, tego, który jest grzeczny, tego, który jest pokorny. To był taki model, powiedzmy, edukacyjny, wychowawczy, pastoralny, szczególnie dla dzieci. Tak teraz ten, który jest bardziej czuły, jest tam bliżej Boga, ma jakiś ideał, prawda? Taka kosmetyka w myśleniu o świętości, ona w kulturze nieustannie ma miejsce. Jednak kanon świętych jest stały w Kościele katolickim, prawda? No, nie jestem tego taki pewien. No, tam mówię o świętym Mikołaju czy świętym Jerzym, prawda? Jeżeli jeszcze dodamy do tego chrześcijaństwo wschodnie, no to tam te dzieje hagiografii znają przypadki, w których Kościół wycofywał się z wcześniejszych decyzji kanonizacyjnych. Ja mam wrażenie, że nie można poprawiać świętości. Znaczy, świętość w tradycji tej grecko-chrześcijańskiej, tak Arystoteles mówił o ludziach doskonałych, oni są metron, prawda? Znaczy, oni są tym, co mierzy. To jest zasadnicza kategoria. Coś, co mierzy, nie podlega poprawie. W tradycji chrześcijańskiej prawdę poznajemy za pośrednictwem ludzi. Z wyjątkiem mistyków, to ludzie przynoszą nam prawdę, bo oni ją manifestują. I to są rzeczy, jeśli zgodzić się na taką perspektywę świętości, nie podlegające korekcie. Oczywiście to, że są rozmaite narracje dydaktyczne, że raz urząd nauczycielski woli grzecznych chłopców, a kiedy indziej szuka się wzorców, które są bliższe kulturze niegrzecznych chłopców, to są zupełnie osobne... To jest pismo obrazkowe. To są zupełnie inne historie. Nie nawiązuje jednak do pytania pana profesora, na czym polegałaby istota poprawiania świętości. Nie polega to na poprawianiu żywotów świętych, poprawianiu tej miary, którą pan zauważył, ale właśnie jeśli gdzieś widzieć tą korektę świętości, to trzeba ją widzieć w takim kulturowym postrzeganiu świętości, które jednak ma kluczowe znaczenie na budowanie i na zmianę
ideałów, w tym przypadku chrześcijańskich. Ja chyba wiem, tak, o co panu chodzi. W Kościele Wschodnim najgłośniejszy przypadek dekanonizacji dotyczył świętej Anny Kaszyńskiej. Ona została kanonizowana w 1650 roku, dekanonizowana 27 lat później i następnie kanonizowana z powrotem w 1909 roku. Odkryto, że po śmierci splotła do modlitwy dwa palce zamiast trzech. No ale to jest pytanie też o jakby rozpoznawalność świętego, no bo mamy tę słynną analizę Kierkegaarda w Bojaźni i drżeniu. To co prawda nie jest analiza świętego, ale to jest analiza rycerza wiary, który dokonuje nieskończonej rezygnacji. I teraz Kierkegaard mówi, jak rozpoznać tego kogoś. I nawet wskazuje takiego kogoś, że to jest on, ale na Boga to jest urzędnik komory celnej. To jest pytanie o świętość. Czy świętość w ogóle jest rozpoznawalna, czy też można o niej mówić tylko w kategoriach właśnie takiego apofatyzmu? W pewnym sensie tak. Jeżeli to jest manifestacja boskości, to nasze instrumenty poznawcze są w kłopocie. Z ale czy ja dobrze pana rozumiem, że w takim razie można pomylić się co do świętości? Niedawno szedłem krakowskim przedmieściem i wszedłem na wystawę Zawołani po imieniu. Opowieści o ludziach, którzy poświęcili życie swoje, a często jeszcze sobie najbliższych ludzi, żeby uratować kogoś, no Żydów w tym wypadku. Jaki kodeks moralny ze znanych nam nakazuje poświęcić życie dla nieznanej osoby? To są jakieś nieprawdopodobne historie. Znaczy, Zgoda, tylko dlaczego nazywacie świętością? Bo to przekracza porządek naszych doświadczeń i wyobrażeń o tym, co można zrobić. Ewidentnie nie przekracza, skoro się zdarza. No, to, że cuda się zdarzają, nie znaczy, że nie są cudami. Rozmawiamy o świętości w różnych sferach. Przykład. Janusz Korczak z całą pewnością, gdyby był chrześcijaninem, byłby świętym. Ale jeżeli przenosimy to do sfery świeckiej, no niektórym łatwiej jest mówić o heroiczności cnót, ale bez wiary w Boga Trójjedynego właściwie to tutaj tej świętości w sferze religijnej no, nie możemy uznawać. Jest takie wspaniałe zupełnie opowiadanie Herlinga Grudzińskiego, błogosławiona święta, historia młodej Polki, ofiary czystek etnicznych na Bałkanach. Była wielokrotnie gwałcona, znalazła się nagle we włoskim miasteczku. Chciała urodzić dziecko poczęte z gwałtu. Podczas porodu umarła. Ludność tego włoskiego miasteczka czci ją jako święto. Krzyczą Santo Subito. Ale Kościół ma z tym problem, ponieważ zło doświadczane jest nadal złem. Ono pozostaje z człowiekiem, którego zniszczyło. A święty nie może być zły. To jest niezwykle na czasie opowiadanie mówiące o tym, że ta świętość jest obok nas. W tym czymś, co jest no, tragedią. Marianna K. w zasadzie jest tutaj figurą. No jest, nie jest, dlatego że jest zniszczona przez zło. No jest, ale podejmuje się rodzić dziecko, które pochodzi z gwałtu, prawda? Tak. Czyli się to zło jakby nie przylepiało do niej, tak? To jest literatura. To nie jest literatura. Wielka literatura polega na tym, że nie dokreślimy czegoś do końca. Jak to jest możliwe, żeby jawny złoczyńca został uznany za święte? Są wspaniałe przykłady, przecież no takie już wręcz transparentne, jak święty Paweł z Tarsu, prawda? Który no, dla chrześcijan jest typowym prześladowcą i przestępcą. To jako Szaweł, a później jako już Szaweł, trochę tak, lepiej, jako nie? Szaweł i ten. No przecież święty Franciszek z Asyżu też no, nie należał do świętych, kiedy prowadził wyzwolone, hulaszcze życie, prawda? Święty Augustyn to samo. Święty Augustyn, świetny przykład, bo w końcu wiesz, dokładnie to opisał. Ignacy Loyola też, no, w końcu jako żołnierz, no trudno być jako świętym, więc też dokonuje się ten przełom. No mamy też dyzmę. Myślę tutaj o tym dobrym młodsze. Masz ten arcyoksymoron, święty Łotr, prawda? Tak, ale znaczy, mówią o tym cztery Ewangelie, więc nie mam mowy o pomyłce. Imię jest apokryficzne. Ten przełom chyba dowodzi tej głębi ludzkiej natury, kompletnego upadku zła i mimo to
że każdy największy złoczyńca może zostać świętym. Wydaje mi się, że Sokrates jest taką postacią i chociażby ten dialog z Krytonem właśnie, kiedy on odmawia ucieczki, która byłaby ucieczką jednak skuteczną właśnie ze względu na coś wyższego, ze względu na coś ważniejszego niż zachowanie własnego życia. To jest dramatyczny dialog. Sokrates w Krytonie głównie odwołuje się do argumentów politycznej zborności. Na samym końcu pojawia się ten element praw, które mogą wyjść naprzeciw niemu w Hadesie. Ja nie ukrywam, że mnie to coraz bardziej dokucza rozmowa z panami. Dlatego, że odnoszę wrażenie, że najpierw pan tutaj proponował nazbyt szerokie ujęcie świętości, i zarazem Dariusz Karłowicz za chwilę znów zaproponował nazbyt szerokie pojęcie świętości, które próbował skorygować zresztą Jacek Chmielewski, mówiąc o tym zaraz. Nie każde zachowanie przekraczające to, co ludzkie, jest od razu uświęceniem. No co to nie, no bo wtedy rzeczywiście każdy, który się może wylegitymować orderem Virtuti Militari, od razu miałby być święty. No nie, w tym świecie świętość jest niezwykle rzadkim darem. Nie wiem, nie jestem ja pewien. Tak się do końca nie zgadzam. Nie jestem pewien. Zło jest bardziej manifestacyjne. Wszyscy chętnie się zajmują newsami dotyczącymi zła. Jak się zajmują newsami dotyczącymi świętości, w ogóle się nimi zajmują, bo nie ma takich newsów. To jest nudne, nieciekawe. To nie znaczy, że ta świętość nie istnieje. A może pan po prostu mówi o dobrych ludziach, a nie o świętych? Nie wiem, no to już ale to się z sobą wiąże. No tutaj któryś z panów wywołał dobrzy ludzie, to też jest droga do świętości. Tutaj któryś z panów wywołał tą formułę santo subito. Co to jest santo subito? No to jest tak naprawdę coś, czego nie zaakceptuje Kościół. Kościół potrzebuje bardzo dużo czasu na refleksję. O istocie świętości. Bo santo subito powiada nam, że jeśli w pamięci ludzi, to jest tak naprawdę głos pamięci ludzkiej. To jest bardzo ważny moment, żeby powiązać świętość z pamięcią o czynach, pamięcią o heroiczności, dobrą pamięcią o moralności. Tego i się jednak nie da służyć nie kult da świętych, tak? Trochę tak, bo to jest też kult pamięci. Chciałem teraz porozmawiać o świętości w kontekście sztuki, zwłaszcza sztuki sakralnej. Czy sztuka może prowadzić do uświęcenia? Jeżeli sztuka staje się labiryntem nihilizmu, w której ginie człowiek, jakiemu celowi to ma służyć, prawda? Pięknu? No nie, jest zaprzeczeniem piękna wtedy, bo jest niemoralna. Malarstwo więc Bacona? To jest złożone. Czy ona jest faktycznie piękna dla kogoś? To jest to ujmijmy, że sztuka nie może porzucić tego odbiorcy w tunelu bez wyjścia. Nie może być sytuacją, która prowadzi do ustawicznego zagubienia. Tylko wielka sztuka potrafi przedstawić tak zło, żeby to zło nie kusiło. Nie można się domagać od sztuki, aby ona miała rolę takiej służebnicy, nie wiem, dawnej moralności. To jest na pewno nauczycielką czy przewodniczką transcendencji. Jest. Trochę tak. Ja niedawno zaprosiłem 11 malarzy do namalowania obrazów Miłosierdzia Bożego według Pan Jezusowego obstalunku z dzienniczka siostry Faustyny. Jarosław Modzelewski zaprosił pięcioro swoich kolegów. Z grupy, tak? Nie, akurat głównie z pracowni otwartej, ale wierzę w to, że możliwa sztuka sakralna. W tradycji zachodniej sztuki sakralnej ludzie próbują opowiedzieć o spotkaniu z absolutem, opowiedzieć na swoją miarę. Siostra Faustyna, jak zobaczyła obraz namalowany przez Kazimierowskiego, w którego malowaniu uczestniczyła, popłakała się. Niedawno jeden z tych 11 malarzy przysłał mi SMS-a i powiedział: Darek, stale myślę o płaczu siostry Faustyny. Siostra Faustyna widziała prawdę. Ale popłakała się, malarz, bo ten obraz jej nie odpowiadał. Malarz, bo one nie mogą być dobre. Tu nie ma gwarancji. Ale panowie nie dostrzegacie tutaj jednak regresu? W przedstawianiu sakrum w sztuce? No, znaczy, ja bym powiedział tak, no, regres jest oczywisty. Czy można zostać świętym za życia? W jaki sposób to się dokonuje? Jaka instytucja i jakie kryteria kanonizacyjne o tym decydują?
Zdecydowanie świętym za życia nie można zostać. Natomiast oczywiście w potocznym tego znaczeniu z pewnością są ludzie, którzy są jeszcze nie umarli, są już święci. A poza tym moja żona o jednej z naszych przyjaciółek mówi, że pewnie jakby ją znienacka zadrapać, to co by wypłynęło, to byłaby jakaś anielska substancja prawdopodobnie, a nie zwykła krew. Więc mamy takie doświadczenia spotykania ludzi, którzy mają wszelkie cechy świętości. Mamy to słynne pytanie Kamisa w Dżumie, jak być świętym bez Boga. I wydaje się, że Dżuma daje też odpowiedź na to, jak być świętym bez Boga. Wydaje się zresztą, że ta świętość bez Boga... jest trudniejsza. No jest zdecydowanie trudniejsza, poza tym ona jest taka całkowicie bezinteresowna. Bo... Ale bez Boga, ale to czy bym mimo, był ostrożny z tym, bo w tym, to jest niebezpieczny termin. Zarzucać chrześcijanom interesowność czy świętym. No, Kierkegaard twierdzi, że jeżeli dokonam nieskończonej rezygnacji, to zostanie mi wrócone to, z czego zrezygnowałem. No tak, ale nie wyobrażam sobie świętego, który liczy na nagrodę. Robi się to w imię bezgranicznej miłości. W ostatecznym rachunku jednak idzie bardzo często o rezygnację z człowieczeństwa po prostu. O tym jest ojciec Sergiusz, no, w Tolstoja. Świętość wyprowadza człowieka poza jego człowieczeństwo, bardzo często. Ale ojciec Sergiusz to jest co innego, a co innego jest nieskończona rezygnacja u Kierkegaarda. No jednak nieskończona rezygnacja jest dokonywana z myślą o tym, że Bóg w jakiś cudowny sposób wróci nam to, z czego rezygnujemy. Ja rozumiem i pan to tutaj określił mianem interesowny, tak. Że miałby to chrześcijanin być przez to, no tak, to interesowny. No tak nie jest. Znaczy, to chcę, staramy się panu cierpliwie jak dobremu człowiekowi wytłumaczyć. No. Że? Że tak chrześcijanin nie wierzy w Pana Boga, czy też nie zachowuje się. Nie jest to handel wymienny. Nie jest. Ale horyzont jest jednak horyzontem zbawienia. No, przecież chrześcijanin ma ten horyzont, którego nie mam ja. Ale to jest nadzieja, oczywiście. Nie pewność. Nie, ale ty nie mówię, że to jest pewność i że to jest jakaś buchalteria, ale bycie świętym bez Boga... To jest, tam nie ma żadnej perspektywy. Tylko czy da się uchronić pojęcie świętości? Bo to jest nie, pytanie, zupełnie nie. No właśnie, uważam, że Kamil tutaj... jeśli to jest bez Boga, to nie jest świętość. To jest bardzo chyba niebezpieczna ścieżka zarzucać świętemu to, że to wszystko się dobrze ma dla niego skończyć. To jest jednak nadzieja i niepewność. Dla świętego zawsze się zawsze to się kończy dobrze. No nie w rzymskim cyrku. Czy żywoty świętych zawsze są święte? Pozycja świętego jest taka, bym powiedział, bardzo niewygodna, bo on jest zawieszony między tym życiem doczesnym, a życiem niebiańskim, życiem, które jest gdzie indziej. Świętość zawsze gdzieś się rodzi w przełamywaniu się tych dwóch światów. Świata, nazwijmy to w ten sposób, za nowosielskim, empirycznego i świata duchowego. Święty w tym świecie gości tylko przez jakiś czas. I świat na niego reaguje bardzo nieprzychylnie. Niedobrze. Nie może go przyjąć. I stąd wśród świętych znajduje się tylu męczenników. O tym napisał książkę pan Dariusz Karłowicz. Bardzo piękną. Polecam. Świętość jako pewna forma radykalnej miłości nie oznacza, że jest się taką osobą bez przerwy. No, doskonałość, również doskonałość moralna jest jak z tą metaforą erosa platońskiego. Eros to nie jest nieustanna doskonałość, prawda? To jest wpływanie, wypływanie do portu. Stąd ta ostrożność Kościoła, o której oczywiście pan wspominał, która każe czekać do końca, bo to nie jest raz na zawsze dane. Czy pobyt świętego na ziemi jest zarazem jakąś próbą dla świata? Święci są misjonariuszami Pana Boga i tak jak w Starym Testamencie prorocy byli wysyłani przez Boga po to, by doprowadzić do nawrócenia. To nie chodziło o przepowiadanie przyszłości, tylko mówienie, jeśli tak nie uczynicie, tak nie zrobicie, to spotka was za to kara. Zatracenie. To jest tylko kwestia wczytania się w ich życiorysy, czy to, co stanowi przesłaniem ich życia. Świat nie bardzo wie, co on ma zrobić ze świętymi. Stąd pojęcie translacji, czyli przenoszenia zwłok. Często przenoszenia w relikwii w inne miejsce. Co począć,
z trupami świętych w naszym zdechrystianizowanym świecie? Czy już zawsze będą zawadzać? Barbarzyński zwyczaj profanacji grobów królewskich, czy też niszczenia relikwii miał miejsce podczas rewolucji francuskiej. My nawet wydaliśmy na ten temat bardzo ciekawą książkę. To warto, myślę, polecić ją. I warto o tym pamiętać, że to wszystko się działo między wielce oświeconymi, cywilizowanymi Europejczykami. No takie rzeczy. Mnie oczywiście też zawsze zastanawiała taka szczególna ruchliwość trupów po śmierci Witkacy, teraz Mochnacki, tylu innych. Wprawdzie to nie święci. I w ogóle jak w przypadku Witkacego, no nie wiadomo kto. Ale się ruszają, to prawda. Szacunek do zwłok w ogóle no jest fundamentem cywilizacyjnym. O tym jest w ogromnym stopniu Antygona. No, trzeba się takiego rewolucyjnego barbarzyństwa, żeby chcieć to odrzucić. W wypadku katolicyzmu łączy się to z pewnym przekonaniem o tym, że mamy do czynienia ze szczątkami osoby, która upodobniła się do Chrystusa w stopniu, który pozwala uważać go za chrystusową ikonę. Oczywiście to nie jest przedmiot kultu w sensie ścisłym, raczej pewien rodzaj przekonania o wyjątkowości postaci. Oczywiście nie ma powodu udawać, że część form tego kultu przyjmowała formy jakieś groteskowe czasami. Takie akty agresji, jakich dopuszczali się rewolucjoniści, paradoksalnie stanowiły jakąś mimowolną afirmację tej teologii relikwii. W katolicyzmie jest niezwykle ważny moment pamięci i wola obecności tych świętych, nawet po śmierci, takiej obecności fizycznej, cielesnej, to jest coś, co w kulturze katolickiej bardzo mocno się docenia. Fizyczna obecność świętych wśród nas jest bardzo ważna. Szczególnie na południu Europy ten zwyczaj jest praktykowany, kiedy to wręcz są nawet półotwarte, powiedzmy, sarkofagi, czy przeszklone jakieś takie grobowce, gdzie ta fizyczna obecność jest w Rosji, jakoś na Ukrainie również istotna. Ale to jest ten moment. Dużo ciekawszy jest kult relikwii w takich kulturowych strukturach ateistycznych. Lenin na Kremlu, prawda? To jest zwłoki Lenina, które w zasadzie jakby wchodzą w kontekst tego, co zostało odebrane prawosławiu. Rudolf Otto pisze, że poznać coś jako święte i uznać je za święte, to tyle, co świętość przeżyć. Moje pytanie jest osobiste, więc proszę nie odpowiadać, jeśli uznacie je panowie jako zbyt intymne. Czy doświadczyliście świętości? Jak? Nie myślę wyłącznie o komunii eucharystycznej. Moim zdaniem nie ma żadnego problemu z poznaniem Boga i z doświadczeniem świętości, tylko jak to trafnie umuje ta tradycja platońska. Problem jest z zapamiętaniem tego doświadczenia. To jest istota sprawy. Dlatego filozofia w tradycji klasycznej to ćwiczenia pamięci, prawda? A kultura to zapisy tych doświadczeń. Kultura współczesna, jak mało która, nie służy to utrwalaniu. UNESCO, zdaje się, pytany, czy doświadczył Boga, powiedział, owszem, jak miałem 18 lat, ale już nic nie pamiętam. Bardzo głęboko o tym w Czarodziejskiej Górze pisze Mann, prawda? O tym, że zapominamy tego, cośmy doświadczyli. Rudolf Otto, o którego pani zapytała, właściwie od którego zaczęliśmy naszą rozmowę dzisiaj, łączy ze świętością grozę. Znaczy u niego świętość manifestuje swoją naturę w majestacie grozy. Bliższy świętości wydaje się zatem strach przed Bogiem niż Boża miłość. I to jest temat silnie obecny w Starym Testamencie, że świętość nie jest tandetna, że świętość nie jest cukierkowa i że ze świętością łączą się bardzo poważne sprawy.